Witam moje kochane lwy w czytaniu na czerwiec. To jest czytanie ogólne. Po prostu zobaczymy, co karty będą chciały Wam opowiadać, na jaki temat. A jeżeli to czytanie będzie z Wami rezonowało, to ciąg dalszy będzie można obejrzeć na platformie Vimeo i wszystkie informacje będą na dole w opisie pod wideo. Jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górę, za cudowne komentarze, za subskrypcje. Jesteście cudowni. No i zaczynajmy, moi kochani. Zobaczmy, cóż czerwiec dla Was szykuje. Piękna energia. Okej, moi kochani. Zbieranie plonów waszej ciężkiej pracy. O kurczę, zdecydowanie, ale super miesiąc. Wow. Bardzo pomyślny miesiąc, moje kochane lwy. Wow. Również tajemnica jakaś tutaj jest też. Czyli może jakaś niespodzianka. O, moi kochani, chyba będziecie mieć najlepsze czytanie ze wszystkich znaków, jak do tej pory. Nie, że reszta znaków miała jakieś złe, ale. Wow, i znowu księż. Okej, słuchajcie, macie dużo tajemniczej energii, co oznacza, że nie wiecie, co was czeka. Dużo niespodzianek, albo może przynajmniej jedna, ale taka, co naprawdę was zaskoczy. Wow. Dwie karty mówią tutaj o niespodziance, o tym, co wyjawi się właśnie w czerwcu, o czym jeszcze nie macie pojęcia. Niektórzy z Was mogą dostać jakiś spadek pewnego rodzaju, albo jakąś niespodziewaną właśnie sumę taką pieniędzy, pochodzenia rodzinnego, tak? Wow. Będziecie świetnie prosperować, jeżeli chodzi o kwestie kariery. Zdecydowanie miesiąc sukcesu i tak jak mówię, takiego, no niektórzy będą dostaną podwyżkę. Miesiąc takiego zbierania plonów i owoców, okej, waszej ciężkiej pracy. Moi kochani, dla niektórych moich lwów szykuje się tutaj zakochanie też. Niektóre moje lwy się zakochają w czerwcu. I niektóre moje kochane lwy zajdą w ciążę albo urodzą dziecko. Wow, ktoś zostanie mamą, tatą. Wow. Ponieważ dla wielu z Was to będzie, ten miesiąc będzie jakąś taką niespodzianką. Podejrzewam, że tutaj nie chodzi o to, że urodzi się dziecko, tylko o to, że dowiecie się, że spodziewacie się dziecka. Okej, podoba mi się. W kontynuacji tego czytania pójdziemy głębiej i rozłożymy na czynniki pierwsze każdą z tych kart tutaj. Zobaczmy, co jeszcze powinniście wiedzieć. Macie kartę uzdrawiania czegoś, okej. Być może relacji. Niektórzy z Was Dla niektórych z Was, moi kochani, to będzie czas uzdrawiania relacji między rodzicem a dzieckiem.
Okej. Wow. Tak jak mówię, zbieranie plonów. Okej. Dla niektórych z Was, tak jak mówię, pojawi się ktoś nowy. Zobaczmy jeszcze, jaką energię macie. Aha, przepraszam. Macie tutaj bardzo płodną energię, także tak jak mówię, jeżeli nie chcecie zajść w ciążę, to uważajcie. Natomiast jeżeli chcecie, to jak najbardziej teraz jest płodny okres dla Was. Wow. Tak jak mówiłam, niektórzy z Was coś uleczą. Dla niektórych moich lwów to może właśnie być uzdrawianie relacji między rodzicem a dzieckiem. I niektórzy z Was będą się żegnać z czymś, co będzie niesamowicie uwalniające, ok? Wiem, że to brzmi enigmatycznie, natomiast tutaj macie dużo takiej tajemniczej energii. Czasami karty też nie chcą powiedzieć do końca, bo lepiej jest po prostu nie wiedzieć. I to nie oznacza, że to będzie Jezu, jakiś w ogóle masakra, że coś złego. Nie. Chodzi o to, że po prostu macie nie wiedzieć i tyle, kropka. Ale chcę powiedzieć, że to, z czym się będziecie żegnać, będzie bardzo, ale to bardzo uwalniające, okej? Jakby pozbywacie się jakiegoś balastu, jakiegoś coś, co wam ciążyło, okej? Zobaczmy, co jest pod tym księżycem, bo to mnie bardzo, bardzo, bardzo wow. Tak jak mówię, jakaś obfitość, jakaś pomyślność do Was idzie. Macie dwie dziesiątki. Nie wiem, kto to miał też dwie dziesiątki. Chyba waga, o ile się nie mylę. 10 denarów, 10 pucharów. No kurczę, to są najbardziej pomyślne karty. Więc tak jak mówię, jakaś obfitość, jakaś pomyślność, jakieś szczęście do Was idzie. To są też karty, które mówią o szczęśliwym domu rodzinnym. Tak jak mówię, dla niektórych z Was to będzie powiększenie rodziny. Dla niektórych z Was to będzie zaproszenie do serca nowej miłości, zakochanie. Pożegnanie się też z czymś, ok? I jakaś niespodzianka. Dobra, co jeszcze moje kochane lwy powinny wiedzieć? Moi kochani, macie energię, ta, która spełnia życzenie. Czyli wasze nadzieje się spełnią na coś, ok? Wow. I druga energia, ta, która wie, ta, która, ok. Rozwiązanie jakiejś sytuacji też, ok? Czyli spełnienie życzenia, to może być powiązane ze sobą. Spełnienie życzenia, nadzieja na coś się spełni, ok? Rozwiązanie sytuacji, co się świetnie pokrywa z energią kapłanki, moi kochani, która wie, która ma ogromną intuicję. Wow, powiedziałabym, że to są właśnie bardzo podobne energię. Wow, kochani, piękna energia, mocna, fajna, ważna, ważna, ok? I ja jeszcze poproszę. Także nie wątpcie też w swoją intuicję. Ona będzie bardzo nasilona, dobrze, w tym miesiącu. Idźcie za właśnie za intuicją, za tym, co wam
podpowiada ta fajna, magiczna taka, wiecie, energia. Zobaczcie, i macie znowuż naprawienie jakiejś relacji, okej, okay. Niektórzy z Was naprawdę będą tutaj, to będzie miesiąc jakiegoś pojednania, okej, okay. Z kimś, uzdrowienia jakiejś relacji, piękna, piękna energia, cudowna. Silnie odbieram, że to jest, tak jak mówię, rodzic dziecko, okej. Okay. I macie energię oczyszczenia, no właśnie, oczyszczenia, czyli żegnamy się z czymś, coś, co już jakby straciło jakby datę ważności, musi odejść, ok? Coś, co już jest, zeschło się, musi odpaść, ok? Poczujecie się niesamowicie... Tak jak mówię, wręcz odrodzeni, poczujecie ulgę. Piękna energia. Ja jeszcze jedną kartę poproszę. Dwie wypadły. No właśnie, macie już zegar tyka, tak? Na to, żeby w końcu sprawiedliwości się stało zadość, ok? Żeby ta karma dobra do Was wróciła, czyli te uczynki, Wasze wysiłki zostaną wynagrodzone Wam, ok? Jeżeli byliście dobrzy, bo jeżeli nie byliście dobrzy, no to wróci zła karma. kochani moi, naprawdę, tutaj jest karta wymiany prezentów, ok? Czyli tak jak mówię, to co Wy włożyliście, to otrzymacie, otrzymacie od losu. Wow. Super, moi kochani, widzę, że tutaj się, to jest taka energia takiej ciężkiej pracy, ok? Która się właśnie opłaci, tak? Także nie poddawajcie się, róbcie to, co robiliście do tej pory, jeżeli to były dobre rzeczy, ok? I jeszcze na spodzie macie, słuchajcie, bratnie dusze, tak jak mówię, no do niektórych moich lwów idzie miłość. Kochani moi, tym cudownym akcentem kończę to czytanie. Jeżeli rezonowało z Wami, to zapraszam na Vimeo. Będziemy głębiej, jeszcze wyjdziemy właśnie w tę energię i zobaczymy, któż to do Was idzie. Pozdrawiam gorąco i życzę cudownego czerwca. Buziaczki, pa!